26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. To ważna data również dla nas w Polsce. Każdego roku w naszych sądach zapadają wyroki za znęcanie się fizyczne i psychiczne. Za groźby, przemoc, zabicie pięścią lub pałką, czy rażenie paralizatorem. Takie czyny wypełniają definicję tortur. Narażane są na nie przede wszystkim osoby zatrzymane czy aresztowane. Ślady cierpień mogą pozostać z nimi i ich rodzinami na całe życie. Jednym z najefektywniejszych środków walki z tą patologią jest działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Polega ona na tym, że specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich składają niezapowiedziane wizyty w miejscach zatrzymań. Ale jest nas mało, mamy ograniczone środki. Potrzebne są pilne zmiany systemowe, choćby wprowadzenie przestępstwa tortur do kodeksu karnego, do czego Polska zobowiązała się ponad 30 lat temu, ratyfikując konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Potrzebne są też skuteczne postępowania sądowe i zapewnienie rekompensat ofiarom. Działajmy w tym kierunku. Tortury są barbarzyńskim pogwałceniem ludzkiej godności i praw człowieka. Nic ich nie usprawiedliwia.